Powiedz, dlaczego zdecydowałeś się zrobić Prostą historię o miłości jako film niezależny? Dlatego, bo bardzo wierzyłem w ten scenariusz. Znalazłem tam ogromny potencjał. A dwa, to jest taki tekst, który jest mi bardzo, bardzo bliski, bo akcja dzieje się na planie filmowym. Ja trochę swojego życia spędziłem na takim planie jako aktor i jakby wiedziałem, o jakim świecie opowiadam. To raz, a dwa, film jest opowiadany z punktu widzenia scenarzystów, którzy jadą pociągiem na Hel. Być może jest to ich ostatnia podróż, bo to jest mąż i żona razem. Napisali kilka tekstów i ja również ze swoją żoną kilka takich podróży, niekoniecznie na Hel, ale odbyłem, wymyślając właśnie w Warsie jakieś filmowe historie. Nad tym scenariuszem pracowaliście chyba dosyć długo, prawda, jak z tego co wiem. Czy mimo wszystko na planie dopuszczałeś jakąś taką swobodę, jakąś improwizację, no bo bohaterami też byli aktorzy, którzy też znają sytuację z planu filmowego? Tak, czyli tak, nad scenariuszem pracowaliśmy przez 3 lata. To długie 3 lata, zrobiliśmy chyba z 30 kilka draftów. Ten scenariusz zmieniał się bardzo. Pamiętam, że pierwszy tekst, który dostałem od Maćka, inny zupełnie tytuł, Nic słodkiego. I tak w trakcie tej pracy zmieniła się ponad połowa scenariusza. Natomiast jakieś 2-3 miesiące przed rozpoczęciem zdjęć ja spotkałem się z Maćkiem i mówię: Maciek, no już jak gdyby muszę ci zabrać ten tekst. Doszliśmy do jakiejś ściany, wszystko to, co mogłem od ciebie dostać, jak mogłem cię po prostu wyssać i wyciągnąć wszystkie rzeczy, które były mi potrzebne, już je mam. A teraz muszę go zabrać, muszę go naznaczyć sobą, muszę go pozmieniać, muszę go po prostu, muszę zrobić teraz, zacząć robić swój film. I już nie będę do ciebie dzwonił, pytając się o zgodę, czy mogę to zmienić, to nie. Po prostu ci go zabieram, a mam nadzieję, że ty masz do mnie zaufanie, że z tego scenariusza po prostu powstanie dobry film. I faktycznie potem ja ten scenariusz zmieniłem po swojemu i zostawiłem sobie taką furtkę improwizacji na planie. Faktycznie zaproponowałem w trakcie i to był bardzo specyficzny czas, kiedy zaproponowałem dosyć niebezpieczną grę ryzykowną aktorom, mianowicie stawiałem ich przed kamerą i umawiałem się: słuchajcie, gra ma następujące zasady. Ja wam zadaję pytania, niekoniecznie związane z filmem i z historią, czasami dotykające jakiejś prywatności. I zabawa polega, że mówimy prawdę. Jeżeli ja poczuję chociaż przez chwilę, że próbujesz mnie okłamać albo coś tam ściemnić, to wyłączam kamerę, jak gdyby nie było tej rozmowy. Ponieważ jest to też film, czy jest to film, który dzieje się gdzieś na granicy umowności i świata realnego, że gdzieś zacierają się granice pomiędzy byciem postacią, a byciem po prostu sobą. No niestety, no, funkcja reżysera to jest jakaś jedna wielka manipulacja. Korzysta się z prawdziwych emocji, z prawdziwych pewnych sytuacji, które trzeba wykorzystać na potrzeby filmu. No to tak jak jedna z głównych postaci tego filmu, czyli reżyser Patryk, dla niego film jest najważniejszy i poświęci mu wszystko. I w trakcie tych rozmów improwizowanych przed kamerą ja dostałem mnóstwo naprawdę znakomitego materiału, gdzie aktorzy zaufali mi i się otworzyli. No, jeden z aktorów po prostu jak w trakcie rozmowy przed kamerą, nagle jak zobaczyłem jego łzy w oczach, to tak z jednej strony sobie pomyślałem: oj stary, przesadziłeś chyba te granice przekroczyłeś, ale z drugiej strony mówię: Jezus, mam to, zarejestrowałem to na kamerze, mam. Facet mi się po prostu rozłożył na łopatki. Także to było znakomite doświadczenie. Mhm. Czyli to już takie reżyserskie zaprezentowałeś podejście, bardziej niż aktorskie. Znaczy, Prosta historia jest moim debiutem fabularnym, natomiast mam za sobą paręnaście realizacji teatralnych
I tam, także raczej sam będąc z zawodu aktorem, wydaje mi się, że wiem, jak trzeba pracować z aktorami. Wiem, że jednej rzeczy na pewno nie robiłem na planie, znaczy nie pokazywałem, jak trzeba grać, bo to jest, nienawidzę reżyserów, którzy po prostu pokazują aktorowi, jak powinien zagrać daną scenę, nawet samym będąc aktorem. Nie. Tutaj sam się wyczuliłem na takie sytuacje i nie. Ale faktycznie, no cóż, aktorzy są najważniejsi w kinie. Po scenariuszu aktorzy są po prostu, i tutaj jakakolwiek pomyłka obsadowa nie wchodzi w rachubę, no i najważniejsze jest dobre prowadzenie aktorów, czyli zaufanie im i wytworzenie takiej sytuacji, kiedy, no, ja to najbardziej lubię w kinie, kiedy właśnie miesza się ten świat. Gubimy moment, w którym aktor gra przed kamerą, a po prostu jest przed kamerą. Ja takie aktorstwo, które zaciera takie granice, najbardziej lubię. Twój film jest kinem niezależnym, ale takim zaskakującym pod tym względem, że zwykle nam się wydaje, że kino niezależne jest takie brudne, źle zrobione i dopracowane, a ten właśnie jest bardzo dopracowany. Jest wiele scen trudnych, tak jak w pociągu. Jak ci się wydaje, jaka jest rola kina niezależnego w Polsce? Wiesz, to cały czas jakby w Polsce pokutuje na haśle film niezależny, odium, nie wiem, filmu amatorskiego, półprofesjonalnego. Ja to myślę, jak gdyby mam tego mnóstwo dowodów, że na to mnóstwo dowodów, że Prosta historia jest normalnie, profesjonalnie zrealizowanym filmem fabularnym, niezależnym tylko dlatego, że została ta produkcja zrobiona bez pieniędzy, czy z PiS-u, czy z telewizji, czy z jakichkolwiek innych instytucji, które wspomagają produkcję filmową w Polsce. Zrobiliśmy ten film za swoje pieniądze, natomiast film wchodzi normalnie do dystrybucji kinowej. Premiera jest za 10 dni i ja się ogromnie cieszę z tego, że po prostu prosta historia będzie w kinach. Każdy widz będzie mógł kupić bilet i zobaczyć ten film na dużym ekranie i no jakby to, co sobie założyliśmy wchodząc w tę produkcję ze swoimi pieniędzmi, biorąc kredyty, wydając swoje ostatnie oszczędności i przede wszystkim namawiając całą grupę ludzi, bo im się należą największe podziękowania, czyli począwszy od aktorów, przez ekipę techniczną, czy realizatorów, czy mnóstwo koproducentów, którzy nam pomogli skończyć ten film. Bez ich pomocy, bez ich talentu nie dalibyśmy rady. W związku z czym dla mnie oczywiście pewnie musi jeszcze trochę czasu upłynąć, żeby nie wiem, zaczął funkcjonować u nas model amerykański kina niezależnego, czyli że ten budżet jest mniejszy o jedno zero. No, jeżeli w tym kraju, nie wiem, filmy robi się, nie wiem, od trzech tam do kilku milionów złotych, to filmy niezależne powinny być robione profesjonalnie, tylko po prostu za trochę mniejsze pieniądze. Natomiast tak patrząc z drugiej strony, to pewnie, jeżeli jeszcze uda mi się jakiś film zrobić, w co bardzo wierzę, to pewnie już nie będę miał tak, jakby to powiedzieć, tak niczym nieskrępowalnej wolności twórczej. Po prostu samemu współprodukując ten film, nie mając żadnych ludzi nad sobą, którzy mi tam coś doradzają, którzy mówią, a tak byłoby lepiej, a może jednak zmień obsadę, bo ten byłby lepszy. Nie, no. Być może pierwszy i ostatni raz w życiu wszystko zależało ode mnie. Gdyby brałem za każdą decyzję, czy obsadową, czy artystyczną, czy montażową, czy jakąkolwiek inną, odpowiedzialność i takie poczucie takiej totalnej wolności, no to jest bajka. Napisałem kilka lat temu swój scenariusz pod tytułem Gry domowe i chciałbym, żeby to był mój drugi film, ale wiem o tym, że no, tym razem składając jak gdyby wniosek do PiS-u, czy szukając tych pieniędzy u innych źródeł, wiem o tym, że
akurat tego filmu ze względu na konstrukcję scenariusza i na historię sami już nie zrobimy. To nawet nie chodzi o to, czy to jest bardzo drogi film, bo wcale nie jest drogi, natomiast wiem na pewno, że na wariackich papierach, bo tak to trzeba nazwać, tak powstała prosta historia, to film można zrobić tylko raz w życiu. Nie odważę się, żeby zadzwonić do aktorów po raz kolejny, żeby zagrali za przysłowiowe udziały w filmie, czyli tak naprawdę za darmo. Jednak jeżeli miałby powstać drugi film w mojej reżyserii, to już na normalnych warunkach. No także proszę trzymać kciuki, żeby się udało. Gry domowe, tak nazywa się ten scenariusz, o który będziemy walczyć.